Halihalo, z tej strony Herr Krawczyk, a słówko dzisiejszego odcinka to Das Oktoberfest. Zaczynamy! Das Oktoberfest to największy Volksfest na świecie, czyli największe święto ludowe i odbywa się einmal im Jahr, czyli raz w roku. A wiecie gdzie? No jak to gdzie? In München, czyli w Monachium. Richtig, Hans Dieter, in München, czyli w Monachium. A wiecie gdzie leży miasto München? No jak to gdzie? In Bayern, czyli w Bawarii. München liegt in Bayern. Richtig, Hans Dieter, naprawdę mnie zaskakujesz. A Bawaria, czyli Bayern, to największy Bundesland in Deutschland, czyli największy kraj związkowy w Niemczech. A München to trzecie miasto pod względem wielkości w Niemczech. Zgadza się, Hans Dieter, ale wróćmy do słówka dzisiejszego odcinka, czyli Das Oktoberfest. Das Oktoberfest nie zaczyna się, jakby wskazywała na to nazwa, im Oktober, w październiku, lecz im September, czyli we wrześniu. A jakie były początki Oktoberfestu? No tak, był rok 1810, czyli rok 1810. Grüß Gott, ich bin Prinz Ludwig und ich möchte die Prinzessin Therese heiraten. Ja, książę Ludwik, chciałbym poślubić księżniczkę Teresę. Zapytam, co ona na to. Therese, Therese, hallo, ich bin's, der Ludwig. Willst du mich heiraten? Czy wyjdziesz za mnie? Lieber Ludwig, przecież dobrze o tym wiesz. Ich will dich heiraten. Oczywiście, że wyjdę za ciebie. Liebe Therese, das ist ja wunderbar. Und das Hochzeitsfest organisieren wir auf einer Wiese. Czyli uroczystości weselne zorganizujemy na łąkach, które na twoją cześć nazwiemy Die Theresienwiese, czyli Błonie Teresy. I tak na pamiątkę tamtych wydarzeń odbywa się co roku auf der Theresienwiese, czyli na Błoniach Teresy, Das Oktoberfest, który trwa zwei Wochen, czyli dwa tygodnie. Kawalerze Jungermann, należałoby jeszcze wspomnieć, że na Oktoberfest możemy również mówić Die Wiesen. Zgadza się, Urgroßmutter Hannelore, Die Wiesen. Tak też można mówić na Oktoberfest. Mówimy wtedy Ich gehe auf die Wiesen, czyli idę na Oktoberfest. I tak osoby odwiedzające das Oktoberfest mają na sobie tradycyjne stroje ludowe. Kobiety, die Frauen, tragen ein Dirndl. Tutaj zobaczcie, das ist ein Dirndl. Und die Männer tragen natürlich eine Lederhose. I tak podczas Oktoberfest auf der Theresienwiese rozstawione są olbrzymie namioty, w których to ludzie siedzą, słuchają muzyki, śpiewają, jedzą i piją, czyli die Menschen hören Musik, sie singen, sie essen und sie trinken. A co piją właściwie ludzie na Oktoberfest? No jak to co piją ludzie na Oktoberfest? Bier natürlich! Und das hier, das ist ein Krug, ein Bierkrug, czyli kufel. Prost! A jest to piwo wyłącznie z monachijskich browarów, czyli das Bier auf dem Oktoberfest kommt aus München. Kawalerze, junger Mann, a czy ja tutaj mam jeszcze długo czekać auf mein Bier? Zack, zack! Urgroßmutter Hannelore, dieses Bier, dieses große Bier ist für dich. Oh, danke, junger Mann, danke, das ist ein schönes, großes Bier. Prost! A co można zjeść podczas Oktoberfest? No co można zjeść auf dem Oktoberfest? Zobaczmy! Eine Weißwurst? Lecker! Eine Bratwurst? Wunderbar! Eine Schweinshaxe? Ulubione moje danie goloneczka! W Bawarii mówimy na to Die Schweinshaxe!
No i na koniec jeszcze ein Hähnchen. Zupa. A na pamiątkę można sobie kupić ein Lebkuchenherz, czyli takie tradycyjne serce z piernika. Ale na Oktoberfest jest jeszcze wiele, wiele innych atrakcji. Są różnego rodzaju karuzele, takie jak, no zobaczcie sami, der Autoscooter, die Achterbahn, das Kettenkarussell und das Riesenrad. I wiele, wiele innych. Moi drodzy, na koniec smutna wiadomość, ponieważ w tym roku, a mamy rok 2021, Oktoberfest został z powodu pandemii koronawirusa odwołany. Także w tym roku świętujemy w domu. Kto wie, może rok 2022 będzie bardziej łaskawy dla monachijskich dożynek. Jeżeli się odbędą, to już Wam mogę dzisiaj powiedzieć, że rozpoczną się am 17. September 2022. No, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego odcinka. Tschüss! No i prost!